Jarosław Żyła z Wrocławia wygrał tegoroczną edycję ogólnopolskiego turnieju tenisa na wózkach w Szczawniezdroju. Zawody przyciągnęły zawodników z całej Polski. W tym roku była cała drabinka, czyli 16 zawodników zgłosiło się, 16 zawodników grało. Jak co roku z całej Polski poprzeżdżali zawodnicy z Płocka, z Wrocławia, z Poznania. Ja w tym roku nie grałem, bo mam kontuzję od sierpnia. Ale mówię, jak udało się zorganizować turniej, mimo też pandemii, jaka jest w tym roku jeszcze. Nasza grupa przede wszystkim prowadzi zajęcia z tenisa usprawniające we Wrocławiu, ale ponieważ mamy tutaj zawodników ze Szczawna-Zdroju i z okolic Wałbrzycha, sekcja, która tutaj trenuje, prowadzi zajęcia w Szczawnie-Zdroju. Regularnie odbywają się tutaj zajęcia. No i po to tutaj organizujemy m.in. turniej dla osób niepełnosprawnych, dla zawodników, którzy przyjeżdżają z całej Polski, żeby zachęcić jak najwięcej osób tutaj z tego rejonu, z rejonu Wałbrzycha, ze Szczawna-Zdroju, z gmin tutaj podległych, żeby zachęcić do aktywnego tutaj spędzania z nami czasu na kortach. Obecnie osoby niepełnosprawne mają wiele możliwości do uprawiania sportu. Obiekty są coraz częściej przystosowane do ich potrzeb, a dzięki stowarzyszeniom, które pomagają w aktywizacji osób niepełnosprawnych, nawet pozyskanie profesjonalnego sprzętu nie stanowi już problemu. W tym momencie jesteśmy też w stanie pomóc i sprzętowo, i wygląda to coraz lepiej. Najważniejsze są chęci w tej chwili dla osoby z niepełnosprawnościami. Czyli osoba, która do nas trafi, prosimy o kontakt. Jest kontakt przez Daniela Wojtarowicza, przez nas na stronie naszego klubu. Także bardzo prosimy, pomagamy też w zdobyciu sprzętu. Wózki są drogie, ale no, na pierwszych zajęciach od razu nie dobieramy wózka pod danego zawodnika, tylko dostaje od kolegi na razie używany wózek. Na szczawińskich kortach spotkało się 16 zawodników, a najlepszy okazał się Jarosław Żyła z AZS AWF Wrocław. Drugie miejsce zajął Szymon Nowicki, reprezentujący IKS Spartakus Koźmin Wielkopolski. Trzecie miejsce przypadło Stefanowi Dobaczyńskiemu ze Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa Płock. Zwycięzca turnieju uprawia tenis już od 2001 roku. Jak zapewnia, trenuje co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Przez 20 lat udało się mu wiele w tej dyscyplinie osiągnąć. To juniorski. W 2008 roku udało mi się wygrać Masters we Francji, w Deblu. I tam jechała ósemka najlepszych juniorów. A jeśli chodzi o okres seniorski, to Mistrzostwo Polski w Deblu i trzecie miejsce w Deblu. Też na Mistrzostwach Polski. Jak zapowiadają organizatorzy, dzięki wsparciu lokalnych samorządów udaje się organizować ten turniej cyklicznie i już teraz zapraszają na kolejne edycje w przyszłym roku, a przede wszystkim do wspólnego trenowania na co dzień.